Sierpień 1934 rok. Z Chludowa, niewielkiej wsi w Wielkopolsce, medycy wywożą sędziwego mężczyznę, który nagle zasłabł. Chory trafił do szpitala, lekarze z pewnością poznali tego człowieka od razu. To Roman Dmowski, jeden z trzech głównych architektów polskiej niepodległości, dla wielu żyjąca legenda, niekwestionowany lider ruchu narodowego. Diagnoza była brutalna, wylew krwi do mózgu. Dmowski przeszedł go wtedy po raz pierwszy i na 2 tygodnie musiał zostać w szpitalu. Choć wylew odbił się na jego zdrowiu, to z choroby Dmowskiemu udało się wyjść obronną ręką. Ostatkiem sił starał się być obeznany w polityce, nadal chciał pisać i brać udział w działaniach obozu narodowego. Ale czas był nieubłagany, jego pokolenie powoli usuwało się w cień, by wreszcie odejść na zawsze. Jak w tych ostatnich latach Roman Dmowski postrzegał sytuację międzynarodową i czym naraził się nowym liderom ruchu narodowego? Jak wyglądały ostatnie chwile jego życia? O tym wszystkim w dzisiejszym materiale. Lata 30. nie były dla Romana Dmowskiego czasem prosperity, ale wciąż wielu traktowało go jako symbol i autorytet. Po słynnej konferencji paryskiej, w której dla Polski odegrał nadrzędną rolę, przestał odnosić wielkie sukcesy w polityce. Stanowisko rządowe piastował tylko raz i to zaledwie przez 6 tygodni, gdy był ministrem spraw zagranicznych w rządzie Wincentego Witosa w 1923 roku. Choć Dmowski cieszył się powszechnym szacunkiem i sympatią, to rywalizację polityczną z Józefem Piłsudskim przegrał, a w latach 30. został niemal zepchnięty na boczny tor sceny politycznej w Rzeczpospolitej. Założony przez niego obóz Wielkiej Polski został zdelegalizowany przez rząd w marcu 1933 roku i było jasne, że ruch narodowy w walce o władzę poniósł sromotną klęskę. W okresie tym w życiu Romana Dmowskiego wiele się zmieniło. Lata 30. to najsmutniejsza część jego życiorysu. Mieszkał w Warszawie, ale lato spędzał w swoim okazałym dworku w Chludowie. Jego bliski przyjaciel Andrzej Niklewicz bardzo często wizytował to miejsce. Po latach wspominał je z sentymentem. Ośrodek w Chludowie składał się z 6 hektarów pięknego starego parku, zestawem pośrodku i niewielkim pałacykiem, willą raczej, oraz kilku zabudowań gospodarczych i drugich 6 hektarów ziemi ornej. Dom początkowo nie był zbyt dobrze wyposażony. Mógł wprawdzie pomieścić większą liczbę gości latem, ale w zimie czy nawet na wiosnę nie było to jeszcze możliwe. Dmowski posiadłość w Chludowie spłacał w ratach miesięcznych, ale w 1933 roku zaczynał mieć coraz większe problemy finansowe. Pod koniec tego roku bank rolny, który udzielił mu kredytu, zagroził postępowaniem egzekucyjnym. Dmowski tonął w długach. Wyjście z tej sytuacji było tylko jedno – sprzedać dworek w Chludowie, by móc stanąć finansowo na nogi. W liście do swojego wieloletniego przyjaciela, współtwórcy narodowej demokracji Karola Raczkowskiego, który niejednokrotnie ratował Dmowskiego z opresji finansowych, pisał: zapłaciłem wszystkie zaległości służbie, robotnikom i dostawcom, aż wstyd powiedzieć, ile tego było. Zapłaciłem wszystkie zaległości podatkowe i tym podobne. Zapłaciłem wreszcie cały dług w Banku Ziemiaństwa Kredytowego, inny dłużek w Małym Banczku i inny jeszcze prywatny w Poznaniu. Zrobiłem wszakże jedno paskudztwo. Pozostała mi z tej sprzedażnej kwoty suma na zapłacenie twego długu i dwóch jeszcze innych przyjacielskich w Warszawie. I tych nie zapłaciłem. Rzecz się tak miała. Dmowski żył głównie z pisania, napisał wiele książek, a jego teksty publikowała poczytna prasa związana z ruchem narodowym. Latem 1934 roku, gdy wyszedł ze szpitala, nie był już w stanie tak aktywnie pracować jak kiedyś, ale nie poddawał się. Wciąż śledził sytuację międzynarodową, spotykał się z młodzieżą ruchu narodowego, która stale go podziwiała i chciała traktować jak wodza. Wprawdzie już nie tak aktywnego jak kiedyś, ale jednak niekwestionowanego przywódcę. Gdy Dmowski z trudem wracał do zdrowia, w maju 1935 roku zmarł jego wielki rywal, Józef Piłsudski. Dmowski nakreślił wtedy artykuł w Gazecie Warszawskiej, który wprawdzie Piłsudskiemu autorytetu nie odbierał, ale za to nieco złośliwie atakował jego uczniów. Całą treść tego intrygującego artykułu znajdziecie w linku w przypiętym komentarzu pod filmem. Za ten tekst oraz wpadkę, jaką Gazeta Warszawska odnotowała po śmierci Piłsudskiego, dziennikowi odebrano możliwość kolportażu, a redakcja przestała istnieć.
Poza sprawami w kraju Dmowski szeroko interesował się tym, co działo się za granicą. Konsekwentnie uważał hitlerowskie Niemcy za zagrożenie. Nie wierzył w możliwość pojednania z nazistami. W 1937 roku za sprawą Jędrzeja Giertycha Dmowski spotkał się z dwoma dziennikarzami z Niemiec. Podczas rozmowy polski polityk uzależnił dobre relacje polsko-niemieckie od oficjalnego uznania nienaruszalności granic Polski i Czechosłowacji przez Hitlera oraz zaprzestanie wspierania ruchu ukraińskiego przez Rzeszę. To była praktycznie ostatnia aktywność na polu polityki międzynarodowej przez Dmowskiego. Wychodził on z prostego założenia. Jeżeli Polska chce przetrwać, nie może wchodzić w konflikty z obydwoma sąsiadami jednocześnie. Z tego też powodu sądował, że łatwiej będzie się Polsce porozumieć z sowiecką Rosją niż z trzecią Rzeszą. W tych ostatnich latach życia Dmowski podpadł również młodym liderom ruchu narodowego. Skrytykował bowiem ideę wodzostwa, bardzo dystansował się też od kultu swojej osoby. W sierpniu 1934 roku działacze Stronnictwa Narodowego przygotowywali wielkie obchody w Chludowie z okazji 70. urodzin Dmowskiego. Ale polityk wyraził wobec całej akcji ostry sprzeciw. Ponadto Dmowski obawiał się, że po śmierci będą zapewne próby zabalsamowania jego ciała i na wszelki wypadek polecił swoim najbliższym przyjaciołom, aby do tego nie dopuścili. W latach 30. Dmowski postulował zasady, które nie zawsze szły w parze z tym, co głosił obóz narodowy. Poza krytyką idei wodzostwa, publicznie twierdził, że działalność państwa powinna ograniczyć swoje działania wobec jednostki do niezbędnego minimum. Autor biografii Dmowskiego, profesor Krzysztof Kawalec, pisał: paradoksalnie, krytykując ekonomię klasyczną, przejął Dmowski to, co stanowiło bodaj sedno jej wskazań, to jest zasadę ograniczenia kompetencji państwa do minimum. Wielu młodych miało mu to za złe. Ci spośród nich, którzy przeszli do obozu rządzącego, skłaniali się ku etatyzmowi. Podobnie wyemancypowana w połowie lat 30. grupa Falanga w opublikowanym w 1937 roku programie kreśliła wizję nacjonalizacji oraz gospodarki planowej. Roman Dmowski uważał kopiowanie wzorców z Niemiec czy Włoch za niewłaściwe. Często lawirował, jeżeli chodzi o sposoby, w ramach których obóz narodowy mógłby sięgnąć po władzę. Jego wpływ na działalność ruchu był coraz mniejszy, tym bardziej, że stan zdrowia znacznie się pogarszał. Nie pomagały już pobyty w uzdrowiskach. Od połowy lat 30. Dmowski z niepokojem patrzył na każdą nadchodzącą jesień. Z trudem pozwalał się zbadać lekarzom. Pod tym względem niewiele różnił się od Józefa Piłsudskiego, który również unikał lekarzy jak ognia. Lato 36 roku Roman Dmowski spędził odpoczywając w Tłokini. Towarzyszył mu Władysław Jabłonowski. W trakcie wakacji zauważył on, że jego przyjaciel przestał już być tak aktywny jak kiedyś. Roman Dmowski ani nie rwał się do pisania, co lubił robić na wsi, ani do dalszych spacerów, których był wielkim miłośnikiem. Wolał całymi godzinami przesiadywać w cieniu drzew. Dmowski nigdy nie poślubił żadnej kobiety, nie doczekał się dzieci, a w 1936 roku pochował ostatnią osobę z najbliższej rodziny, brata Wacława. U schyłku życia zbliżył się nieco bardziej do katolicyzmu, ale na msze święte uczęszczał raczej okazjonalnie. Rok 37 to ostatnie ślady aktywności byłego lidera obozu narodowego. W drugiej połowie roku ostatni raz wziął udział w posiedzeniu Komitetu Głównego Stronnictwa Narodowego. Jego wieloletni współpracownik, Jędrzej Giertych, wspominał te posiedzenia. Siadywał czasem przy prezydialnym stole, częściej w krzesłach jak zwykły członek. Referaty wygłaszał rzadko, za to w dyskusji zabierał głos bardzo często. Robiło się wtedy na sali cicho, jak makiem zasiał. Zdanie jego było zazwyczaj rozstrzygające, choć nie było to regułą. Stan zdrowia Dmowskiego znacznie pogorszył się, gdy doznał kolejnego, wprawdzie lekkiego, wylewu krwi do mózgu. Zdecydował się zamieszkać w posiadłości w Drozdowie pod Łomżą, u zaprzyjaźnionej rodziny Niklewiczów. Od lutego 1938 roku coraz rzadziej wstawał z łóżka. W marcu nieoczekiwanie pojawił się u niego prezes Stronnictwa Narodowego, prosząc niejako, w cudzysłowie, o błogosławieństwo w sprawie manifestacji przeciwko Litwie, w sprawie żądania normalizacji stosunków dyplomatycznych. Dmowski miał udzielić swojego poparcia, ale jego stan zdrowia był tak zły, że być może tak naprawdę w ogóle nie zdawał sobie sprawy, o co dokładnie z tak zwanym kryzysem litewskim chodziło. W każdym razie stanu zdrowia Dmowskiego nie udało się już w żaden sposób naprawić. Maria Niklewiczowa, która opiekowała się nim w tych ostatnich miesiącach jego życia, wspominała później:
Życie jego przez ostatnie pół roku to była wegetacja, serce tak słabe, że w każdej chwili mogło przestać bić, skleroza, która sprawiała, że jego umysł, tak zawsze jasny, bywał czasami zaćmiony. Nie orientował się wtedy w czasie, wracał myślą do dawnych lat i mówił o nich, jakby chodziło o teraźniejsze. Czasami zapominał o tym, że pomarli jego matka i bracia. Krótko po Bożym Narodzeniu Dmowski doznał kolejnego wylewu oraz zapalenia płuc. Agonia trwała do 2 stycznia 1939 roku. Zmarł krótko po północy w Drozdowie, w posiadłości bliskich mu Niklewiczów. O jego śmierci informowała prasa opozycyjna, głównie sympatyzująca z obozem narodowym, dla której to Dmowski był bohaterem i autorytetem. Prasa rządowa ograniczyła się do krótkich nagłówków i zdawkowych treści. Temu haniebnemu zachowaniu towarzyszył też sprzeciw prymasa Augusta Chlonda, który odmówił pochowania Dmowskiego w katedrze poznańskiej. Nie wiemy, czy prymas nie chciał się narazić władzom sanacji, czy po prostu nie chciał wykorzystywać katedry do celów politycznych. Dmowskiemu jako mężowi stanu, pomimo jego ogromnych zasług dla kraju, odmówiono też państwowych uroczystości. Choć był bardzo zżyty z Poznaniem, to został pochowany w mieście, w którym się urodził. Jego grób do dziś znajduje się na cmentarzu Brudnowskim w Warszawie. Pogrzeb odbył się 7 stycznia i był potężną, a zarazem ostatnią, wielką, blisko 100-tysięczną manifestacją środowisk narodowych w Polsce. Nikt z przedstawicieli władz nie wziął udziału w pogrzebie. Roman Dmowski odszedł na 9 miesięcy przed wybuchem wojny. Zarówno on, jak i jego wielki oponent i rywal, Józef Piłsudski, nie zdążyli doczekać tragicznego momentu, gdy rozsypało się państwo, które wspólnie zbudowali.